Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie przedstawię wam kilka nowości świata Fortnite i w tym między innymi porozmawiamy sobie na temat nadchodzących skinów, nadchodzących kolaboracji, jak i również na temat darmowych skinów w festiwalu zimy i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnych z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i mam dla was wyzwanko, a najdokładniej czy w godzinę od wstawienia tego filmu uda wam się tutaj wbić 500 łapeczek do góry. No a teraz już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Więc moi drodzy, jesteśmy już w giereczce i na samym początku przechodzimy sobie do nadchodzącego skina. I mowa tutaj o skinie, który dostępny jest tylko i wyłącznie póki co w schronisku. No i niestety, ale to nie da się go w żaden sposób zdobyć, jak i również kupić. Mowa tutaj oczywiście o skinie, którego teraz widzicie na ekranie i otrzymaliśmy informację na temat tego, że skin ten pojawi się w sklepie z przedmiotami już 23 grudnia. Także no myślę, że jest to informacja jak najbardziej dobra. No i większości graczy na samym początku festiwalu zimy w ogóle spodziewało się, że ten skin przykładowo będzie za darmo, a jak się okazuje, no to będzie on do kupienia w sklepie z przedmiotami. Teraz również widzicie, jak to wszystko będzie wyglądało w sklepie i wydaje mi się, że to w sumie skinek jest taki całkiem przyzwoity, także kto wie, możliwe, że na przykład będziecie go mogli wygrać, no bo przypominam, że dalej wysyłam właśnie losowym subskrybentom po prostu coś ze sklepu z przedmiotami. Musicie po prostu mieć subika na kanale, no i zostawić łapeczkę w górę na przykład pod tym materiałem, bądź też pod poprzednim, no i też napisać po prostu coś w komentarzu. I wtedy możliwe, że wygracie. No a teraz przechodzimy sobie do kolejnego tematu. A mowa tutaj o właśnie nadchodzących kolaboracjach. Generalnie, no to nie wiem, czy pamiętacie, ale gdzieś tak na początku tego roku otrzymaliśmy dość ciekawą transmisję na żywo Fortnite'a, w którzy prezentowali nam po prostu nowy silnik do gry. No i generalnie, no to na tym streamie pojawiło się naprawdę, ale to naprawdę wiele wycieków na temat nadchodzących kolaboracji. Mieliśmy tam między innymi na przykład takie kolaboracje jak Darth Vader, na przykład mieliśmy Duma i masę innych rzeczy. No i tak jak teraz widzicie, to nawet gram sobie Doomem, Darth Vader już się pojawił i praktycznie każda kolaboracja, która tam była pokazana, również się pojawiła, poza właśnie kolaboracją jedną, która tam się znajduje. Mowa tutaj oczywiście o tak zwanym Family Guy'u i to właśnie jest jedyna po prostu kolaboracja, która jeszcze się właśnie z, można by powiedzieć, tego wycieku nie pojawiła. Także wydaje mi się, że może być to po prostu następna kolaboracja. Ewentualnie jest też możliwość, że po prostu do tej kolaboracji w ogóle nie będzie i całość po prostu przepadnie. A wydaje mi się, że byłaby to całkiem niezła kolaboracja, więc fajnie by było, jakby rzeczywiście tak się nie stało. No bo nie oszukujmy się, ale to są fani właśnie tego serialu. No i teraz przechodzimy sobie do kolejnego, też myślę, że dość ciekawego tematu. Kolejnym dość ciekawym tematem jest to, że nie ma jakichś takich, no, można by powiedzieć, ciekawych nowości i chociażby to już wiadomo, że w grze pojawiła się kolaboracja Fortnite'a z My Hero Academia. Ja osobiście jeszcze nigdy nie testowałem tej mitycznej broni, więc sobie teraz ją po raz pierwszy przetestuję. Ona z tego dropi. Mamy uderzenie deku i po raz pierwszy w ogóle ją trzymam, także myślę, że całkiem, ale to całkiem przyzwoicie. No i generalnie, moi drodzy, no to tak poza tym, no to w sumie w grze do takich nowości czysto nie ma. Mamy obecnie festiwal zimy, mamy masę w sumie kolaboracji, póki co jeszcze trwa kolaboracja Fortnite'a z MrBeastem, no i przy okazji masa innych rzeczy, no i generalnie tak poza tym to chyba nic, więc no niestety, więc możliwe, że przez następne parę filmów to po prostu będą się pojawiały, no nie wiem, może jakaś stara seria, na przykład testowanie błędów z TikToka, bądź też coś innego, na przykład jacyś pogromcy mitów, nie mam absolutnie pojęcia, to zobaczymy. No troszeczkę nie fajnie, ale tak czy siak, to wiadomo, Epic Games w tej aktualizacji, która teraz się pojawiła, dodało naprawdę wiele rzeczy, więc wydaje mi się, że no, nie ma co się dziwić, że póki co to tak średnio teraz będą jakieś nowości i w ogóle. Więc moi drodzy, teraz przyszła pora na tak zwany test uderzenia deku, zobaczmy jak to wygląda. Dobra, mamy coś takiego i tutaj okej, wygląda to naprawdę dość przyzwoicie. Ja tego używam pierwszy raz i myślę, że całkiem sporo osób, które oglądają ten materiał, mogły już tej w sobie broni używać i to nawet niejednokrotnie. No definitywnie jest ona spoko, jest ona bardzo podobna do tej broni, która już była w kolaboracji Fortnite'a z Dragon Ballem Z, ale tak czy siak wydaje mi się, że jest ona całkiem przyzwoita, także no wydaje mi się, że warto sobie jej chociażby raz użyć. No niestety nie mamy tutaj, że tak powiem, dwóch mitycznych broni, tak jak było w kolaboracji Fortnite'a z Dragon Ballem Z, a myślę, że jedna też jest całkiem przyzwoita, weźmy sobie to jeszcze raz przetestujmy tutaj na tych budynkach, bo to robi naprawdę niezły szum, niezły dym, że tak powiem. Sprawdźmy tutaj cyk i o kurde, co jest, dobra,
No, jest to definitywnie OP, także tak to wygląda. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do głównego tematu tego materiału, czyli właśnie darmowego skina, którego już teraz możecie zdobyć w Festiwalu Zimy. Więc generalnie, moi drodzy, no to na pierwszy rzut oka tak po prostu go tutaj nie widać. Jedynym skinem, którego widać, jest to właśnie ten oto futrzak, tak jak tutaj widzicie. No, ale tego nie da się jeszcze otworzyć, a jak chcecie go otworzyć przedwcześnie, to nawet jakiś czas temu nagrałem wam poradnik, jak to zrobić. I generalnie, moi drodzy, no to kolejny darmowy skin znajduje się dokładnie w tym oto wielkim zielonym prezencie. No i generalnie jest tutaj napisane zostaw na koniec, więc zapewne większości graczy po prostu otwiera sobie normalnie prezenty, no i rzeczywiście zostawia go na koniec. Lecz tak naprawdę możecie go otworzyć już teraz, ponieważ mamy dzień 5 i żeby otworzyć ten wielki zielony prezent, to musicie otworzyć dokładnie te 4 małe prezenty. Więc ja tutaj niestety, ale otworzyłem przykładowo ten i przy okazji masę innych, także no już bym pewnie miał tego skina, ale no niestety wyszło troszeczkę inaczej. I tak, jeżeli otworzymy sobie te 4 prezenty, to będziemy mogli odebrać właśnie tego darmowego skina. Chociażby widzicie tutaj teraz klip na ekranie i nawet już wiedzieliśmy to parę dni temu. Także wydaje mi się, że jest to całkiem przyzwoita porada. No bo na przykład niektórzy no po prostu chcą mieć tego skina szybciej, to będą mogli mieć. Więc w tym przypadku weźmy sobie ten czerwony prezent. Zobaczymy, co tutaj z niego nam wyleci. Ja niestety tego skina dopiero za 3 dni będę mógł odblokować. I co my tutaj mamy? O! Malowanie do broni, które jest całkiem przyzwoite, ja sobie je tutaj wyposażę. To i tak to mniej więcej wygląda. No i przy okazji, moi drodzy, to zobaczmy jeszcze, co skrywa się w lodówce, bo tak naprawdę codziennie właśnie lodówka jest aktualizowana i w tym przypadku się chyba nic nie zmieniło z tego, co widzę. Mamy dalej Boogie Bombę i tutaj chyba nic nowego nie ma, to chyba nawet było we wczorajszym materiale, także... Naprawdę bardzo ciekawie. Tym bardziej, moi drodzy, no to przypominam, żebyście sobie, że tak powiem, poszukali kawałków pizzy. Pierwszy z nich znajduje się dokładnie gdzieś w tym miejscu, ja już sobie go odebrałem. I tutaj mamy jeszcze 2 inne, więc bierzemy sobie ten, przy okazji ten. I dostajemy sobie teraz na przykład darmowy poziom karnetu, 16 tysięcy expa. Także myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Tutaj jeszcze 30 tysięcy expa, okej. Także... No tak jak widzicie, wystarczy, że podniesiemy sobie te 3 kawałki pizzy i mamy tutaj takie spoczy nagrody i totalnie chyba... A nie, mogę tutaj zrobić parę rzeczy. No i co? To było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. No przypominam, że to tak troszeczkę słabo jest, jeżeli chodzi o jakieś właśnie tematy, tak jak już mówiłem wcześniej. No za dużo nowości to tutaj nie ma, ale myślę, że przedstawiłem wam ich całkiem, ale to całkiem sporo. I co najważniejsze, przedstawiłem wam, jak przedwcześnie możecie otworzyć ten oto prezent. Więc osoby, które przez, że tak powiem, ostatnie 4 dni otwierały tylko te 4 prezenty, to już teraz mogą sobie tego skina zdobyć. A jeżeli jeszcze tego nie otwieraliście, to polecam te 4 i wtedy sobie bierzecie tego darmowego skina, który jest w tym oto wielkim zielonym prezencie. Także co, ja dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Także co, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! A, no jeszcze nie zapomnijcie, że możecie wygrać coś ze sklepu z przedmiotami, wystarczy tylko, że będziecie subskrybowali kanał, zostawicie łapeczkę do góry i napiszecie coś w komentarzu, no i coś będziecie mogli wygrać. Tutaj mamy wiele bardzo ciekawych skinów, które pewnie dużo osób chciałoby mieć na swoim koncie, ale no jak wiadomo, nie każdy ma fałdolce. Mamy na przykład jeszcze Mr. Beasta, mamy Hulka, mamy tutaj jakieś inne, o tym mamy świąteczne skiny, czyli takie bardziej klimatyczne, no i mamy też masę innych ciekawych rzeczy. No i dobra, już bez przedłużania, do zobaczenia, widzimy się jutro o godzinie 6:15. Cześć!